Ale to dziwne. Serio Starbucks? Tak. McDonald's, tak. Cześć, jesteś na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj jest idealny odcinek, bo będę jadła cały dzień. Specjalnie dla Was przetestuję zimowe lub świąteczne edycje najbardziej popularnych restauracji fast foodów. Będzie Starbucks, Costa, Max Burgers, McDonald's i jeszcze dla dodatku będzie Popeyes, który akurat nie ma oferty zimowej, ale ja po prostu bardzo chciałam go spróbować, więc jeżeli go jeszcze nie próbowaliście, to czekajcie na to, bo będzie w odcinku. A więc sprawdźmy, które z tych miejsc ma najlepszą ofertę zimową. Pierwszy przystanek, kawa i desery. I tutaj sprawdzę, jaką ofertę ma Costa i czy jest dobra. Więc tak, sezonowe mamy miodownik, sernik z białą czekoladą, ciastko z jabłkami i waniliami. I jeszcze do tego mamy trzy herbaty sezonowe. Czarna z imbirem i żurawiną, owocowa z goździkami i pomarańczą, więc to jest taka dla mnie właśnie typowo zimowa. I jeszcze mamy cydrowy czar. I teraz, jeżeli chodzi o kawę, mamy piernikową latę i marcepanową latę. Ja w ogóle jeszcze nigdy nie widziałam marcepanowych smaków, ale zapytam, które są najbardziej popularne i to przetestuję. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ginger muffin. I tego też nie wiedziałam, bo to jest jakby imbirowy muffinek i ma przepiękne, malutynienkie pierniczki na górze, więc chyba się na to skuszę, ale muszę też spróbować jakiegoś ciasta. Cebulnie będzie wszystko. Powiedz mi z kaw tych świątecznych, jaka jest najbardziej popularna? Najbardziej popularna. Najwięcej ludzi bierze tą piernikową, dużo osób też zaczęło brać tą marcepanową. Na pewno w takim razie wezmę marcepanową na migdałowym. I dla ciebie ta piernikowa na czym? Ja też na migdałowym. Dobra, też mała? Tak. I bym wzięła jeszcze tego muffinka imbirowego. Teraz z tych ciast też muszę wybrać jedno, bo takie najbardziej popularne. Wiesz, to już może nie wygląda, ale to z jabłkami i bakaliami jest super. Dobra, to ciasto z jabłkami i bakaliami. Tak, super. O ja, pierniczek! Kocham takie marketingowe zabiegi. Brawo, Costa. To jest, rozumiem, piernikowa, tak? Z tym pierniczkiem. Rodzikiem to jest piernik. Super, dzięki. Ej, wygląda to super. Na pewno ta kawa piernikowa z tym uroczym małym nutkiem jest po prostu przesłodka, ale zobaczyłam też, że ma jakąś taką warstwę osobną z syropu i to pewnie jak się pomiesza, to wtedy dopiero właśnie jest ten taki piernikowy vibe. Jest przecudowna, urocza, malutka babeczka, która też jest właśnie taka ozdobiona świątecznie. Najmniej chyba świątecznie właśnie wygląda mi to ciasto, ale to dlatego, że właśnie nie ma żadnych takich dodatków typu posypka w choinki albo coś takiego. No i mamy jeszcze cudowną kawę marcepanową i ona też jest posypana z kruszonymi migdałami, z tego co widzę, więc czesne próby testu. Zacznę sobie od kawy marcepanowej, bo jestem najbardziej ciekawa. W ogóle zrobiłam mały fail, bo nigdy nie zamawiam kawy z bitą śmietaną, bo w ogóle jakby jej nie jem. I też picie z bitą śmietaną kawy jest mega trudne, więc spróbuję to jakoś rozwiązać tak, żeby sobie tą bitą śmietanę przesunąć łyżeczką. Serio, poczułam bitą śmietanę głównie. Udało mi się zdjąć bitą śmietanę, bo szczerze naprawdę poczułam tylko smak po prostu jej, więc teraz w końcu mam kawę i uwaga. Jak ją piję, to od razu czuję aromat właśnie marcepanu i takiego migdału. Okej, jestem pozytywnie zaskoczona. Może nie wszystkim smakować, właśnie ona nie jest taka słodka, ulepek i takim mega smakowa, tylko jest właśnie taka bardzo delikatna i wyważona. To jest dla mnie super. I teraz czas na piernikową. Ej, ten syrop jest gęsty. Nie wymieszam tak do końca, bo właśnie nie lubię za bardzo słodkich. Dobrze, nie wymieszałam do końca, bo nawet z taką ilością syropu dla mnie jest słodka, ale rzeczywiście czuć takie korzenne przyprawy. To jest taki zwykły smak kawy piernikowej, jakby to nie jest nic nowego. Natomiast ta marcepanowa jest taka, że rzeczywiście jej jeszcze nie piłam. Jest bardzo delikatnie aromatyzowana, więc ja na pewno zamówiłam marcepanową, a ta piernikowa podejrzewam, że możecie ją dostać jakby wszędzie bardzo podobną. Więc tą bym oceniła 5 na 5, tą bym oceniła 4 na 5. To jest dobra, ale taka... I teraz czas na desery. Wydaje mi się, że zacznę od tej babeczki imbirowej. Ogólnie, jeżeli chodzi o jej taki wygląd tutaj zewnętrzny, samego ciasta, to trochę mi się kojarzy z taką babeczką, wiecie, taką jakby ze sklepu, mega gumowatą, że nie puszystą, tylko jak ją ugryziecie, to ona jest taka tłusta i taka jak plastelina. Tak mi się kojarzy na pierwszy rzut oka, ale zobaczmy, bo może się mylę. Okej, na pewno to nie jest taka sklepowa, właśnie taka jak plastelina, ale nie czuję imbiru.
ten krem jest mocno słodki, też bardzo gęsty. I ogólnie jest okej, okay, ale jakby ktoś mi je udał, to bym nie powiedziała, że to jest imbir. Ja mnie drugi raz nie zamówiłam, więc jeżeli chodzi o moją cenę, to tutaj bym dała takie 2 na 5. Więc czas na ciasto. Tutaj co do niego mam dosyć duże nadzieje, bo wygląda pięknie. Ma krem na górze, potem ma jakby taką warstwę ciasta z orzechem. Ma jakiś taki a la dżem. Potem są jabłka, znowu jest jakieś ciasto, więc ogólnie jest bardzo interesujące. Ej, serio, to mi się podoba. Jakby to ma dużo warstw. Czuję jabłko od razu. Orzech, przyprawy. Bardzo ciekawe. To jest morelowy dżem. Kosta. Jest to bardzo dobre. Świąteczne, ale ta brzoskwinia, czy ta morela mnie trochę wybija ze świąt, ale mimo wszystko świąteczne. Wydaje mi się, że temu ciastu spokojnie bym dała 4 na 5. Wtedy by właśnie miało trochę więcej może przypraw takich korzennych zamiast tej moreli, to wtedy byłoby takie 5 na 5, ale dla mnie jest bardzo dobre. Więc teraz czas na zimową herbatę jako zakończenie naszego testu. I tutaj wybrałam najbardziej popularną herbatę, czyli imbir i pomarańcze. Look at this! Jakie fensła tutaj Paula przyniosła z Sylwukle na tacy. Więc mamy goździki, cynamon, są dwie pomarańczki i tutaj jest jeszcze jakiś syrop albo ewentualnie miód. To może być miód. Liściasta, a nie z torebki. Fiu, fiu. Fiu, 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 fiu. To, co mnie mega zaskoczyło, to to, że ta herbata jest czerwona. W sensie spodziewałam się po prostu czarnej herbaty. A tutaj jest taki a la rooibos może, albo coś takiego, więc ogólnie wygląda to dobrze z pomarańczą, ale spróbujmy, jak smakuje. Wymieszam sobie. Na pewno w tym czajniku jest porcja na jeszcze drugą herbatę, tylko wtedy już nie będzie, tego syropu, ale może nie rozmieszam całego. Jednak powinnam wymieszać cały. I szczerze, ja w ogóle nie jestem fanką jakby takich kwaśnych herbat, typu na przykład na hibiskusie albo owocowych, więc... Szczerze, to dla mnie jakby lipa. Ja bym powiedziała, że to jest takie 2 na 5. Po prostu jest zbyt kwaśna, taka hibiskusowa, ale jak ktoś lubi owocowe herbaty, na przykład jak Paula, to będzie mu smakowało. Przed chwilą było pełne słońce i nie było żadnej chmury na niebie i teraz nagle się tak zachmurzyło i zrobiło się tak szaro i brzydko, a nie, jak to jest możliwe? Teraz jedziemy do Starbucksa zobaczyć, jaką oni mają ofertę, bo jak byłam w Stanach, to mieli gigantyczną ofertę, mieli mnóstwo kaw świątecznych, mieli mnóstwo deserów, ale wydaje mi się, że tutaj w Polsce mamy niestety mniejszy wybór, więc zobaczmy, co nam zaoferuje Starbucks nasz polski. Uwaga, jest Starbucksik, ale nie widzę z daleka nigdzie wystawionej takiej, wiecie, wystawki typu wow, mamy zimę, święta i mamy naszą ofertę, więc zobaczymy, bo pewnie w środku będzie. Jednak jest, słuchajcie, są czerwone tablice, tak samo jak było w Stanach, więc to jest na plus. Piękne. I? Syrop świąteczny. Będziemy testować? O, więc tak. Super. No, gdzie Aga Krzelak jest próba testu w Starbucksie. Więc tak, poprosimy gingerbread latte na owsianym i do tego caramel waffle i do tego zimową herbatkę. I uwaga, teraz pytanie o desery. Czy okay. Macie takie zimowe albo świąteczne desery? Wiesz co, na ten moment idę bardzo, ale mamy pH narcyskowy czas. Ono nie jest jeszcze teraz takie świąteczne czyste, jak było w tamtym roku Red Velvet. Był jeszcze miodownik, z tego co wiem, był miodownik. Okej, okay. A planujecie... I Jonathan mamy jeszcze mandarynkowego, jeżeli chodzi o takie nowości. Okej, okay, dobra, to w takim razie spróbujemy tego mandarynkowego jednego, no i kawałek tego marchewkowego. Jakby, czy my widzimy tą ilość jedzenia i picia? Zacznę może od zimowej herbatki i w ogóle taki cały test, takie porównanie różnych miejsc, różnych zimowych herbatek zrobię na Instagramie, ale tutaj od razu widać różnicę, że dostajemy jakby po prostu kubek i dostajemy herbatę tak oddzielnie i to się nazywa Winter Spiced Apple, czyli to jest jakby po prostu już taka zimowa herbata. I zobaczmy, czy będzie coś w środku, w tej szklaneczce, znaczy kubku. Serio Starbucks? Jakby to jest Starbucks za 14 zł. To i gorąca woda. Ja mam takie, serio? Ale pachnie bardzo ładnie. Pachnie tak karmelowo, jabłkowo. A warming blend of sweet cinnamon and baked apple pieces. Okej. Okay. Herbata zimowa by Starbucks. Na razie bym powiedziała słabo. Zacznę od kawy piernikowej. Przede wszystkim widać, że ma piękną posypkę, taką cynamonowo-korzenną ogólnie na górze. I zobaczmy, jak ona będzie smakować.
Przede wszystkim mam bardzo fajną, gęstą piankę. Nie mamy bitej śmietany, bo już tym razem zapamiętałam, żeby nie wziąć, ale jest właśnie pianka, więc to mi się bardzo podoba. No i przez to, że tutaj jest dużo przypraw na górze, to rzeczywiście ten pierwszy łyk jest taki... O! Czy ja jem piernik? Cały czas czuję te przyprawy. Dobra, ja sobie to wymieszam po prostu. Tutaj ta piernikowa jest bardziej taka właśnie przyprawowa, a w kości jest taki syrop, więc ta mi bardziej smakuje, ale nadal jest po prostu coś, co mogłabym zrobić w domu. Jeżeli chodzi o moją cenę, to dałabym 3,5, bo jest lepsza niż z kosty, jest też taka właśnie mocno przyprawowa, ale jest dla mnie za słodka, więc taki niestety mały minus. Ale sprawdźmy teraz tego pączka. On jest podobno pomarańczowo, chyba mango w środku? Ale jest mandarynkowy w ogóle chyba. Mandarynkowe? No, tak mi się wydawało. Mandarynkowy! Okej! Pachnie pączkiem! Serio, pachnie pączkiem. Po prostu pachnie taką słodką tłustością. Na pewno ma kawałki skórki, właśnie jakieś mandarynki czy czegoś. Na środku sos. Trochę jest suchy. Papierowy. Ten smak mandarynkowy jest dobry, ale to ciasto jest jakby nie do zniesienia, jest niedopuszczalne. Nie wiem, o co chodzi, ale ten Starbucks mnie bardzo zawiódł. W sensie jakość Starbucksa, liczyłam na więcej. Więc temu donatowi bym dał może nawet jeden. Ogólnie nie polecam. Więc czas na drugą kawę, bo na kawie Starbucks mam wrażenie, że się zna. Więc teraz caramel waffle. I fajne jest to, że na górze ma posypkę, taką właśnie z tego wafla, więc jakby gdzieś to jest w tej kawie. Spróbuję, jak smakują te kawałki. Pycha. Zobacz, jak smakuje sama kawa. Fajne. Oczywiście ma taki ciepło-zimowy smak. Nie jest taki mocno przyprawowy, ale właśnie jest taki karmel złamany czymś. Więc znowu jest to taka ciekawa wersja kawy, której jeszcze nie piłam. Ale chyba bardziej świąteczna jest dla mnie piernikowa, a ta jest po prostu taka bardzo ciekawa zimowa. Więc to zależy, jaki macie vibe. Wydaje mi się, żebym jej dała takie 3,5 na 5. Bo nie piłabym jej tak bardzo, bo jest po prostu mimo wszystko za słodka. Mamy tutaj ciasto marchewkowe, które kojarzy mi się rzeczywiście ze świętami, z takim okresem zimowym, bo ja kiedyś robiłam właśnie ciasta marchewkowe do domu, więc to jest dla mnie takie wspomnienia. Więc sprawdźmy, jak będzie smakowało. Kruszy się i mam wrażenie, że ma więcej kremu niż ciasta. Dobre. Nie czuję marchewki, ale czuję bardzo dużo orzechów, przyprawy takie różne, korzenne i ten krem jest bardzo fajny, w sensie jest naprawdę pyszny. Wydaje mi się, że nie mam co narzekać na to ciasto, więc spokojnie mogę dać jemu 5 na 5, bo ma świąteczny vibe, jest słodki, ale dobry i czuć właśnie takie orzechy, krem, wszystko jest super. A teraz czas na zimową herbatkę. Nawet po zaparzeniu ona jest po prostu taka jasna, jakby to była herbata imbirowa, ale może się okazać, że jest przepyszna w smaku. Uwaga, próba testu. Jest taka trochę jakby cienka, w sensie wiecie, że mogłabym mieć trochę więcej smaku i przydał mi się do niej miód, ale jak ktoś właśnie nie lubi w ogóle słodkich, no to ta herbata jest idealna, bo jest po prostu taką właśnie, że ma fajny smak tego jabłka pieczonego, ma też taki trochę cynamonu, ale nie jest za słodka. Jestem pozytywnie zaskoczona smakiem, ale jest to dla mnie absurdalne, że jakby zimową herbatą jest po prostu saszetka. Czyli ogólna ocena tej herbaty to jest niestety dla mnie. Są burgerki! Jest Maciek! Jestem podekscytowana tym, naprawdę. Poproszę drwala z chrzanem, do tego zimowe McFlary i jeszcze poproszę zimową herbatę. Dziękuję pięknie. Ej, mega szybko. Słuchajcie, ja to załatwiłam, w sensie ja to załatwiłam. To trwało 2 minuty. Podejrzane? Może trochę, ale czy źle? Na pewno nie. Zacznę oczywiście od burgera. Drwal jest ogólnie kultowy, ale chrzanowy. Ej, w ogóle pachnie chrzanem. Na zasadzie otworzyłam i tak myślę sobie, zaraz, czy ja czuję chrzan? I serio czuję. Dobra, zobaczę, jak to wygląda w środku. Well, chyba to jest ten chrzan. Tutaj. Mięsko wygląda tak dosyć jakby, że takie jest suche i bardzo malutkie. Mamy też tutaj ten ser zapieczony. No i jest jeszcze bekon, więc uwaga, spróbujmy go.
Serio czuć chrzan. Ej, to chyba jest pyszne. Wow. Jestem w szoku, bo naprawdę mocno czuć chrzan. Serio, ten burger zasługuje na bardzo wysoką cenę. Nie wiem, czy nawet mi nie smakuje najbardziej do tej pory, bo ten chrzan super pasuje właśnie i do tego sera, o dziwo, i do mięsa, więc jest naprawdę pycha. Jak lubicie chrzan, to jest totalnie 5 na 5, więc jestem zachwycona. I teraz sobie przepiję herbatką zimową. Zobaczmy, co oni tam mają w środku. Ej, ona ma w sobie jabłka i torebkę. Ale ma jabłka, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Do tej pory żadna zimowa herbatka nie miała jabłek, więc jest to super i zobaczmy, jak będzie smakować. O, wow. Szczerze, jak myślę o herbacie zimowej, to jest herbata, którą bym piła. To ma jabłko, żurawinę, chyba jest na bazie czarnej herbaty. W dodatku jest trochę słodka, taka jakby miodowa. Czujecie herbatę? Ale są też owoce i są też przyprawy. Więc ogólnie uważam, że jest to herbata 5 na 5, 10 na 5 ogólnie. Taka jest mniej więcej moja ocena. Przepyszna herbata, przepyszna. Tak. McDonald's, tak. Zimowe McFlary. Zapytałam panią, czy jest jakaś inna posypka, bo ona ogólnie, tam było napisane, że z Marsem, a mi się Mars w ogóle nie kojarzy ze świętami. Ona powiedziała, że nie, jest jedna, czyli wychodzi na to, że to są lody waniliowe z posypką Mars, jest do tego polewa karmelowa i tak naprawdę jedyne, co jest takie świąteczne, to ta posypka, bo tutaj są choinki, gwiazdki, jakby no widać, że święta, ale ja potrzebuję też świątecznego smaku. Muszę za jednym razem sprawdzić wszystkiego. Jest to dosyć ciężkie w takiej małej łyżeczce, ale wygląda to mniej więcej tak. Jak widzicie, jest karmel, bo się ciągnie. Nie jest to moja ślina, ani moje gluty. I mam nadzieję, że nikogo innego z obsługi też nie. Ale zimnie. Ej, serio, zjadłaś to, jakby zjadła kawałek ciasta. Tak. Ja zapomniałam, że lody są zimne. Czy czuję tu święta? Szczerze, to bardziej widzę święta, w sensie patrzę, jest tu choineczka, tu gwiazdka. Więc to jest jedyne co, ale naprawdę, to są jakby po prostu waniliowe lody z karmelem. Dla mnie trochę za mało na święta. Mogliby zrobić albo na przykład adwokat, takie jajeczne, z makiem. No jest tyle smaków, które się kojarzą ze świętami. McFlary nie polecam wam, jeżeli szukacie w takich zimowych i świątecznych smaków, no bo lipa. Zjadłam drwala, to teraz czas na rywala. Bardzo dużo o nim słyszałam i mam co do niego bardzo duże nadzieje. To jest największa konkurencja ogólnie, tak, burgerów, Max Burgers. I teraz jak zrobili takiego drwala, ale rywala, chciałabym porównać, który jest lepszy, bo umówmy się, drwal jest przepyszny i bardzo ciężko będzie go pobić, ale słyszałam, że jest na to szansa. Dojeżdżamy. Już widzę tą budkę. Ona tak w porównaniu do Maca jest malutka. I skorzystam z możliwości i podjadę do Max Drive'a. Nie mam pojęcia, czy tak to się nazywa, ale powinni tak to nazwać, bo uważam, że to jest bardzo dobra PR-owa, bardzo dobry PR-owy zabieg. Burger rywala. Zrobiliśmy to lepiej. Oni mają takie hasło, oni mają hasło, że zrobili to lepiej. Wydaje mi się, że wezmę tego oryginalnego rywala, żeby mieć lepsze porównanie z drwalem, ale serio, jak powiedzieli, że zrobili to lepiej, to mam takie czuję aferkę. Mamy tak, burger rywala, zrobiliśmy to lepiej. I mamy beef and bacon, mamy plant beef i mamy po prostu beef, czyli są jakby trzy rodzaje. No a ja jednak wezmę po prostu ten najbardziej oryginalny. Dzień dobry, mam pytanko, czy ten burger rywala, jak jest taki zwykły beef, to on ma w sobie bacon, czy nie? Nie, jest wersja z baconem. Okej, okay. Bo wezmę w takim razie z baconem. To poproszę z baconem w takim razie. Ej, ale patrzę, że plant beef ma dwa kotlety. Czy plant beef ma dwa kotlety, a te normalne mają jeden? Plant beef ma dwa kotlety. Plant beef, proszę bardzo, jak jesteście roślinożercami, to macie więcej mięsa. Jak płaciłam, to dostałam od pana taką naklejkę, która upoważnia do 10 zł albo 10%, jak się ma taką naklejkę, tylko podejrzewam, że to jest naklejka na szybę. To jest naklejka na szybę? Tak, ale nie trzeba koniecznie. Okej, okay. Dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki. Ale śmieszne, że oni mieli wersję jakby bez bekonu, a drwal normalnie jest zawsze z bekonem. Czas zobaczyć, co oni tutaj zrobili ciekawego. Ja wszystko upuszczam, nie tylko w studio. Jeżeli chodzi o wielkość, jest podobny i jest napisane bacon, bacon, żeby przypadkiem nie przegapić, że to jest z bekonem.
Okej. Okay. No rzeczywiście zrobili w miarę podobnie, ale bułka się troszeczkę różni, bo tutaj nie ma sera zapieczonego, tylko są jakby takie ala taka kaszamanna, coś takiego. Potem kolejna warstwa to jest sos żurawinowy. Dalej mamy ser zapieczony, ale jeszcze poniżej mamy ser topiony. Potem jest kotlet i ten kotlet pachnie bardzo ładnie. W sensie on pachnie trochę jakby był robiony na ogniu, a nie tak po prostu na płycie. No i potem mamy znowu sałatę, tak jak w drwalu, ale tutaj jest też cebula, no i jest dodatkowo sos, więc wygląda bardzo podobnie. Duża buła i teraz zobaczmy, czy ja to dam radę zjeść. A, właśnie, zapomniałam powiedzieć, że jednak jest tutaj bekon, bo tak myślałam w ogóle, gdzie jest bekon, ale on jest tak przyklejony troszeczkę, więc jest go zdecydowanie mniej niż w drwalu, ale zobaczmy. Pachnie wędzonką. To, co jest bardzo fajne, to to, że ma taki wędzony posmak i to mi bardzo odpowiada, ale nie wiem, czy ta żurawina jest spoko? Szczerze, nie wiem, co powiedzieć, bo mięso mam wrażenie, że jest trochę lepsze właśnie przez to, że jest takie robione na ogniu, takie jakieś dymne, wędzone. Fajny jest też ten bekon, rzeczywiście czuć to wędzone coś, ale jakby mam wrażenie, że ser trochę nie ma smaku i ta żurawina nie do końca mi podchodzi, więc ogólnie jest dobry, ale też nie wiem, czy jakby przebija drwala. Ja bym mu dała 5 na 5, bo jest dobry, tylko właśnie nie jest dla mnie epicki. To nie jest tak jak, że zamieniłabym drwala na niego. Wydaje mi się, że są bardzo podobne. Jest mi po prostu ciężko aż nawet powiedzieć, który jest lepszy. Ten wygląda bardziej na bogato. Raczej nie nowe odkrycie, ale też nie jestem nim zawiedziona. Jest dobrze po prostu. Rywal? Okej. Okay. To teraz jako dodatkowy punkt programu, dodatkowy test, pójdę do Popeyes, bo jestem go bardzo ciekawa. No, nie mają oferty zimowej, ale trudno, po prostu zjem i spróbuję, bo jakby krążą legendy, okej? Okay? Famous Louisiana Chicken. Jak patrzę to miejsce, to jest jakiś 25 pracowników i ogólnie oni są przygotowani na tłumy. Nie wiem, czego się spodziewać, ale spróbuję zamówić coś, co jest najbardziej popularne. Jak widać, jest to świat kurczaków i są kurczaki w różnych wydaniach. To jest takie małe miejsce, jak jest wypełnione tymi pracownikami i właśnie się śmieję. Że wszyscy mają te same koszuleczki i wydają takie małe pomarańczowe minionki, ale dziś nie mówcie im tego, żeby się nie obrazili. Mam takie pytanko, bo chciałabym spróbować, bo jestem tu pierwszy raz i chciałam spróbować coś, co jest najczęściej zamawiane. Kolesław? Nie, no, samego Kolesława to nie wiem, jakieś kurczaki. Znaczy, kanapka z Kolesławem. Tak, kanapka jest z Kolesławem, tak. A z kurczaków? To jest dobre pytanie, myślę, że to bez kości. Myślę, że właśnie się... Kurczę, to jest za wszystkie odpowiedzi od razu. Znaczy, jestem menadżerem. Tak, to widzisz, to dobrze. A one są ostre, czy...? A to ma pani do wyboru. To ostre, poproszę. Jasne. Przyszło już zamówienie i jestem tak podekscytowana jak mało kiedy, naprawdę, słuchajcie. Jakby te kurczaki wyglądały tak dobrze, o wiele lepiej niż z KFC. I jestem też mega podekscytowana tymi frytkami, bo wyglądały super. Zacznę sobie może od kurczaków, bo wyglądają genialnie. I mam ten sos Nola. Ja ogólnie bym wzięła pewnie barbecue, ale ona powiedziała, że bym wzięła Nolę, więc biorę. Pachną bardzo dobrze, więc uwaga. Może ugryzę je bez sosu. Jakby sekunda, jeszcze z sosem, bo ja wzięłam te ostre kurczaki. Ja muszę to rozpalić. Słuchajcie, te kurczaki są tak dobre, że nawet bez sosu mi to smakowało. I bym powiedziała, że jest lepszy niż w KFC. Jest chrupiący na zewnątrz i soczysty w środku. Ale jeżeli chodzi o ten sos, to trochę jak dla mnie zbyt majonezowy, ale to już jest szczegół, bo ja mogę jeść bez sosu. I teraz czas na frytki. Jeżeli one będą chociaż w połowie tak dobre jak te kurczaki, to jakby mogę umierać i jeść tylko to. Tak wygląda ta frytka. Oni mówili, że one już do nich przyjeżdżają w przyprawach, a są jeszcze te cajun chyba i oni je dodatkowo przyprawiają. Jeszcze są supreme, które mają ser i cebulkę. Ale ja spróbuję tych standardowych. Wiem, co oni robią. Te frytki są pyszne, dlatego że oni panierują frytki. Pogrubiają tą chrupiącą warstwę i są naprawdę dobre, ale nie mam pojęcia, co to za przyprawy. Raczej nie pobijają frytek z maka, ale są bardzo dobre. Więc ja bym je zamówiła totalnie do kurczaka. Ale teraz czas na burgera, który jest wielkości mojej głowy. Otwieram go. To jest w ogóle mega dziwne, bo to jest burger,
który ma w sobie sałatkę. Trochę nie wiem, jak się od tego zabrać, bo jest to bardzo wysoki burger i nie ma szans, żeby moja japa się otworzyła tak szeroko, więc nie wiem, czy nie zrobię tak, że zdejmę jedną warstwę. Wiem, że kurczak będzie pyszny, ale spróbujmy z sałatką. Ale to dziwne, bo ten kolesław jest taki trochę kwaśnawy, taki trochę majonezowy znowu. Chyba nie do końca mi to odpowiada. Takie same kurczaki, to było dosłownie, to było coś najlepszego, co jadłam od ostatnich wielu, wielu lat. Jest to okej, bardzo ciekawe połączenie i znowu kurczak jest genialny. Buła jak buła, taka dosyć duża, słodkawa, taka wiecie, buła burgerowa. Ale zdecydowanie jakbym tu przyszła jeszcze raz, to bym zamawiała kurczaki. Się pysznie objadłam, a wy koniecznie dajcie znać, którą z tych rzeczy byście najchętniej zjedli. I pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dziękuję pięknie i cudownych, wesołych świąt. Pa, juu!